Krzysztof Gasparski, program Polska, komunikat jagodowy z 9 kwietnia 2020 roku. Zacznę, żeby nie zapomnieć, od życzeń, bo tak w poprzednim komunikacie się zagapiłem. Nadchodzą święta, pracy trochę dużo, gadania czasem może i też, więc wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim na te święta, odpoczynku także może od tych prac. No i może niekoniecznie słuchania telewizji, żebyśmy się nie denerwowali może z uwagi na polityczne zawirowanie i konkurencję. Ale teraz wracając do komunikatów, zapowiadane są niestety ochłodzenia i przymrozki i to są chyba jedne z poważniejszych rzeczy do wykonania. Powinniśmy te rośliny zabezpieczyć. Rośliny jagodowe, tam gdzie nie były przyspieszane, tam gdzie nie było włóknin, tuneli, to one dosyć spokojnie jeszcze funkcjonują, zwłaszcza, że one już raz ucierpiały od przymrozka, więc to przyhamowało troszeczkę. Ale tradycyjne uprawy truskawek dosyć mocno jeszcze śpią, czy funkcjonują, natomiast no nie ma tego wrażenia, wow, jakie to te krzewy są już wielkie, krzewy czy krzewinki w przypadku truskawki. To samo dotyczy maliny jesiennej, która nie mrawo bardzo wychodzi z ziemi, natomiast malina letnia, tak jak wspomniałem w poprzednim komunikacie, czy jeszcze wcześniej, oberwała troszeczkę, więc ona tak jeszcze jest na tym etapie trochę regeneracyjnym, ale powinna się wziąć, natomiast powinniśmy ją wspierać, te wszystkie trzy gatunki, bo jeszcze mówimy o porzeczce przy okazji, po to, żeby te ewentualne ochłodzenia przetrwać godnie. Cynkowo-borowe produkty dobrze tutaj robią. Mówimy tutaj o improwerze też przy okazji jako stymulatorze. A jak się będzie zbliżać kwitnienie w czarnej porzeczce, bo tam będzie najszybciej, to wtedy włączamy w to jeszcze nawozy algowe, Super 50 Algae 500, dajmy na to tak. Natomiast z punktu widzenia szkodników, no, najpoważniejsza sprawa jest w czarnej porzeczce. Kilkudniowe ocieplenie spowodowało, że faktycznie już wielkopąkowiec łazi, faktycznie już przędziorek łazi, więc byłby to już na pewno czas, żeby zastosować albo oleje, albo siltak. Siltak się nie boi mrozów, czyli nawet jeżeli na dzisiaj by zapowiedzieli przymrozki, możemy w południe opryskać, tam się nie robi soczewka, tylko jest to super zwilżacz przy okazji, więc to się bardzo ładnie rozpływa, więc słońce tego nie uszkodzi. Nie ma tego, czego się boimy, właśnie tej soczewki. I skutek jest naprawdę bardzo dobry. Szybko, w południe, nie zagrożamy owadom, nie ma chwastów, posprzątanie w tym bacie pięknie, najczęściej plantacje. W tym roku można było się z tym wyrobić. Wykoszone, ani chwasty nie kwitną, ani owadów zapylających jeszcze nie ma. Zresztą siltak nie uszkodzi pszczoły, co najwyżej może jej tam trochę poprzeszkadzać w czasie lotów, ale ona tam nie bardzo ma jeszcze czego szukać. Więc to byłoby za jednym zamachem. Jeżeli wybieracie Państwo oleje parafinowe czy jakiekolwiek inne, to w tym momencie należałoby się zastanowić nad stężeniem, po pierwsze, bo w stanie nieuistnionym mówimy o stężeniach typu 2%, 2 litry na 1000, a czy to starczy na 2 hektary Państwu, czy na trochę mniej, czy na trochę więcej, to też zależne od Waszej plantacji, roślin, ilości rzędów i tak dalej. Jeżeli macie rozwinięte bardziej liście, bo przecież te odmiany tak samo się tutaj mocno różnią, to mówimy o stężeniu 1,5% góra, ale jeżeli już bardzo są rozwinięte i ryzyko szybszych mrozów niż się spodziewacie, to 1% w zupełności jest takie, bym powiedział, maksymalne. I tak to robimy. Jeżeli chodzi o taką ochronę, to bym powiedział, czy to mówimy o porzeczce, czy to mówimy o malinie, czy to truskawce, ja bym sugerował, żeby do czasów jeszcze kwitnienia, nie mamy tej presji ze strony chorób, stosować produkty siarkowe i produkty miedziowe. Jak zobaczycie, w stare nawet programy ochrony roślin, to jest cały czas praktykowane do dzisiaj, produkty siarkowe z tlenochlorkami miedzi na przykład łączą się bardzo, bardzo dobrze. Nie ma tutaj żadnych problemów, jeżeli są stosowane na suchy liść. Nie ma fitotoksyczności. Stężenia oczywiście z biegiem rozwoju rośliny się zmniejsza. Natomiast dobrym rozwiązaniem jest niekoniecznie zawsze łączenie tych produktów, bo to też podraża zabieg. Natomiast stosowanie
ich naprzemiennie, czyli raz wykorzystując produkty miedziowe, raz siarkowe. Pamiętajcie, że to może też ułatwić wiele rzeczy z uwagi na to, że te produkty się z sobą mieszają, ale już niekoniecznie z czymś, co chcielibyśmy dodatkowo do zabiegów dołożyć. Jeżeli myślimy o piretroidzie, czyli zaczynają nam tam się pokazywać jakieś szkodniki latające, to piretroidów najczęściej nie miesza się z preparatami siarkowymi. Tam można było zawsze przeczytać, że przy decisie czy karate wyraźne N było w starych tabelach mieszania. Teraz nie zawsze to jest publikowane. Ale generalnie piretroidy i preparaty siarkowe to nie jest coś, co się lubiało, natomiast miedziowe produkty z piretroidami wychodziły dobrze, więc zawsze można wybrać raz miedziowe produkty z piretroidami, a raz produkty siarkowe z czymś innym, na przykład z nawożeniem wieloskładnikowym i to wtedy całkiem dobrze działa, no choćby z saletrą potasową. Znowu analogicznie jak przy olejach, jeżeli wybieramy saletrę potasową jako działanie antyprzymrozkowe, to tam, gdzie rozwinięta plantacja jest, to schodzimy ze stężeniami zdecydowanie. Od 2% w stanie uśpienia, w czerwonej porzeczce, gdzieś tam powiedzmy jeszcze, do 1%, jeżeli już te liście są dosyć mocno rozwinięte, także na suchy liść, żeby tam nic nie poparzyć. Jeżeli chodzi o truskawkę, ale i malinę, warto rozważyć jeszcze jedną rzecz. Wczesną wiosną zadbanie o gleby Apple Humus plus Biogen Revital. To jest coś, co taka mieszanka, która nam pozwala użyźnić glebę troszeczkę i spowodować też, że te opadłe, zwłaszcza w truskawce, liście, które tam gdzieś są, szybciej będą docelowo mineralizowane. Taki zabieg warty polecenia i dużo wnoszący, zwłaszcza w takich roślinach. Natomiast jeżeli chodzi o przędziorka w malinie i w truskawce, to na pewno trzeba robić lustrację, natomiast chyba jeszcze nie jest to ten czas, przynajmniej z tego, co ja widzę, na stosowanie tego typu rozwiązań, ale szukajcie, żeby nie przegapić tego momentu, bo przekroczenie progów szkodliwości, duże przekroczenie powoduje, że nawet po 90% zwalczeniu szkodnika dalej mamy przekroczone te progi szkodliwości, więc musi to być zabieg zrobiony o czasie. Jeżeli chodzi o technologię Tima Qwerty Actyl Starter albo tam, gdzie już jest dużo masy zielonej, mogą też być antyprzymrozkowo stosowane Fertileader Leos. Tak jak wspominałem, właśnie te działania cynku, czyli Horti ZN czy Prohorti cynk z borem, B plus ZN, czy ZN plus B, nie pamiętam w jakiej to kolejności na tym worku jest napisane, to są takie rzeczy, które powinniśmy też ewentualnie zrobić. I to, co dodaję w naszych komunikatach, uwaga na pszczoły. Ja wiem, że jest to nawet do przesady pilnowane przez wielu, żeby opryskiwacze do wodopoju, że tak powiem, nie jeździły w dzień, bo już się pszczelarze potrafią burzyć. Natomiast pszczoły są naszym sprzymierzeńcem i ja nie mam osobiście nic przeciwko pryskaniu w dzień, jeżeli się pryska, nie wiem, nawozem, czy stymulatorem, czy regulatorem wzrostu. I jeżeli tam nie ma pszczół, więc nie dajmy się zwariować, rozmawiajmy z naszymi sąsiadami, tymi, którzy mają pszczoły, że w zasadzie nic złego im się nie stanie, bo plantacje są wolne od tych owadów. Naciąganie tego do interpretacji, że być może przelatują przez plantację, już jest w moim odczuciu trochę nadciąganiem, nadwyrężeniem rzeczy. Nie robimy chmury na 10 metrów w górę, tylko pryskamy na rośliny, więc tutaj nie powinno być żadnych problemów. Zachęcam do tego, żeby odwiedzać nas na Facebooku Procam Horti. Zaczynamy tam być coraz bardziej aktywni, żeby nie tylko raz w tygodniu, w czwartek czy w piątek do Państwa zawitać, natomiast żeby zaistnieć także w przypadku nagłych wypadków i przekazać Państwu to, co się dzieje z dnia na dzień. Dziękuję bardzo.